Republika Dzień, Monika Borkowska, witam Państwa kolejny raz z uśmiechem i witam się od razu także z naszym reporterem, bo łączymy się, proszę Państwa, z Danielem Machnowskim, który jest w Sejmie. Ja już Państwu wspominałam, że trwa właśnie posiedzenie Sejmu, sporo się politycznie dzieje. Witam Cię, Danielu, opowiadaj nam, co aktualnie się dzieje w Sejmie, czym zajmują się politycy, które tematy są najważniejsze. W tej chwili trwa dyskusja na temat bezpieczeństwa polskich granic, a także na temat paktu migracyjnego, który ma wejść w życie za 2 lata, ale z informacji, które przekazują mieszkańcy terenów nadgranicznych przy zachodniej granicy, wynika, że nielegalni migranci są już teraz przerzucani do Polski. Posłowie otrzymywali informacje od swoich mieszkańców, na przykład z rejonu Zgorzelca, że właśnie tam lokowani są migranci z Niemiec, a także innych krajów Europy Zachodniej, i ci mieszkańcy nie czują się w związku z tym bezpiecznie. Pojawiają się również informacje o tym, że służby wojewodów na Podlasiu, a także w województwie lubelskim szukają miejsc noclegowych dla nowo przybyłych migrantów. I właśnie wyjaśnień w tej sprawie domaga się opozycja, między innymi posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Druga ważna sprawa, którą zajmują się dzisiaj posłowie, to kwestia handlu w niedzielę. Dzisiaj ma mieć miejsce pierwsze czytanie tego projektu. Wielkim orędownikiem powrotu handlu w niedzielę jest m.in. Ryszard Petru z Trzeciej Drogi i bardzo lobbuje za tym projektem, ale z drugiej strony Lewica, która również jest w rządzie koalicyjnym, jest przeciwna temu rozwiązaniu, więc to jest kolejna kwestia, która dzieli koalicjantów. Nie mają tutaj jasnego stanowiska i nie wiadomo, jak zachowają się na sali plenarnej, kiedy trzeba będzie nad tym projektem głosować. Jedno jest pewne, przeciw powrotowi handlu w niedzielę będzie Prawo i Sprawiedliwość, bo to właśnie za rządów Prawa i Sprawiedliwości wprowadzono zakaz handlu w niedzielę, tak aby osoby, które pracują w handlu, miały jeden wolny dzień w tygodniu, żeby mogli ten czas spędzać na przykład z rodzinami. Czy ten wolny dzień pracy zostanie im odebrany? O tym powinniśmy się przekonać za kilka godzin, kiedy to już będzie znane, to jak zagłosowali posłowie, czy ten projekt trafi do dalszych prac Sejmu. Daniel Machnowski, proszę Państwa, w Sejmie trzyma rękę na pulsie. Dla Państwa będziemy do Daniela na pewno jeszcze wracać. Będzie nam opowiadał, co aktualnie właśnie dzieje się w Sejmie. Dzięki Ci, Danielu. Działaj, a tymczasem ja łączę się, proszę Państwa, z kolejnym gościem, Krzysztof Winkler, ekspert Warsaw Enterprise Institute. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry. I trochę nawiązując do tego, o czym mówił nam przed chwilką Daniel, bo o kwestiach bezpieczeństwa, o granicy polsko-białoruskiej i o strefie buforowej, także w Sejmie dzisiaj i wczoraj wiele się mówiło. I od razu na gorąco chcę Pana zapytać o jeden mniej może oczywisty fakt, ale bardzo dający do myślenia, przynajmniej moją uwagę zwrócił. Wczoraj z mównicy sejmowej wypowiadał się Jacek Siewiera, szef BBN-u, prezentował projekt ustawy strategicznej i taki bardzo wymowny obrazek, kiedy Jacek Siewiera przemawiał, obrazek dotyczący tego, że sala była pusta. I zastanawiam się, czy Pan też zwrócił na to uwagę i jak to w ogóle skomentować w sytuacji, w której mówimy od tak dawna o tym, że bezpieczeństwo jest kluczowe. W sytuacji, w której politycy wszystkich opcji, proszę Państwa, zbudowali swoje kampanie do Europarlamentu właśnie na kwestiach dotyczących bezpieczeństwa. I tuż po wyborach, kiedy odbywa się posiedzenie Sejmu, na którym decydują się i omawiane są tak kluczowe kwestie, no właśnie to posiedzenie Sejmu wygląda tak, a nie inaczej. Puste ławy, proszę Państwa. Jak to w ogóle skomentować? A to się może wiązać z dwiema rzeczami tak naprawdę. Jedną jest to, że w dniach posiedzenia Sejmu pracują też komisje sejmowe, więc duża część parlamentarzystów faktycznie znajduje się na tych posiedzeniach komisji. No a druga, to tak jak pani redaktor zauważyła, to jest kwestia również tego, że to wystąpienie zostało należycie potraktowane przez szefów poszczególnych klubów, gdzie jednak przynajmniej osoby zajmujące się zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa państwa w ramach poszczególnych partii politycznych na tej sali być powinny,
i powinny te informacje wysłuchać, no a potem oczywiście powinny zostać nadany bieg sprawie, powinna ta ustawa zostać uchwalona. Przy czym oczywiście należy pamiętać jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, o tym, że w zasadzie mamy w tym momencie pewną lukę pomiędzy działaniami policyjno-granicznymi, a działaniami stricte wojskowymi. Chodzi o to, że jeśli chodzi o obecny stan prawny i służby, które mogą realnie przeciwstawić się takim agresywnym zachowaniom na granicy, to jest to Straż Graniczna i Policja. Wojsko z kolei nie do końca ma uprawnienia do tego, żeby mogło skutecznie działać. Generał, no i właśnie wszystko, jak wiemy, zmienić ma ta ustawa, która będzie procedowana, ale pozwoli pan, że wrócę na chwilkę jeszcze do mojego pytania, bo pan wspomniał, że pusta sala, nie ma zainteresowania tą ustawą, dyskusją nad tą ustawą i w ogóle tematami bezpieczeństwa ze względu na to, że trwają różnego rodzaju sejmowe komisje, podkomisje, no to od razu takie pytanie ciśnie się, wie pan, na usta. Kto te prace sejmowe tak ustawia i organizuje? Wiemy kto, pan marszałek Szymon Hołownia. A ja tylko państwu powiem, dlaczego o to pytam, bo zerknęłam, które komisje odbywały się w trakcie, kiedy właśnie pan minister Jacek Siewiera, szef BBN-u, przemawiał w tej sprawie i zerknę w tej chwili do telefonu, żeby państwu powiedzieć, które to komisje. Na przykład Parlamentarny Zespół do Spraw Ustawowego Uregulowania Zawodu Dietetyka, proszę państwa. Albo idźmy dalej. Do Spraw Promocji Polskiej Kultury za Granicą. Albo Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Albo Parlamentarny Zespół Ziemi Bydgoskiej i jeszcze kilka tego typu bardzo ważnych na pewno komisji. No ale pytanie, czy tak to powinno wyglądać? No jednak trzeba jakoś ważyć te wszystkie rzeczy, także ustawiając pracę Sejmu i pracę tych komisji. To się jak widać nie dzieje. Tak, tylko trzeba pamiętać, że też to wystąpienie powinno być też przygotowane wcześniej, powinno być to ustalone z szefami poszczególnych klubów parlamentarnych, żeby to po prostu zaznaczyć też również kierownictwu Sejmu, że jest to bardzo ważna sprawa, która jest w zasadzie gardłowa, biorąc pod uwagę sytuację na naszej wschodniej granicy i sytuację na Ukrainie. Nie mówiąc już o sytuacji generalnie na świecie, bo moglibyśmy jeszcze wymienić kwestię tajwańską, kwestię Morza Południowochińskiego, kwestię granicy chińsko-indyjskiej w Himalajach, sytuacji w Afryce. Dobrze, to chcę pana zapytać w takim razie o to, jak pan sobie tłumaczy milczenie polskich władz w sprawie nielegalnych migrantów przerzucanych nam za naszej zachodniej granicy, czyli z Niemiec, bo my wciąż pytamy, gdzie ci ludzie są, jaka jest skala tego zjawiska. Po drugiej stronie jest milczenie. Jak pan sobie to tłumaczy? To jest kwestia polityki informacyjnej własnego rządu. Natomiast wracając właśnie niejako tym pytaniem do kwestii wschodniej granicy i tej dziury, którą mamy pomiędzy wojskami operacyjnymi, a policją i strażą graniczną. Dobrze byłoby jednak pomyśleć o czymś, co w II RP nazywało się Korpusem Ochrony Pogranicza, potem były to Wojska Ochrony Pogranicza w PRL-u, a w końcu też jednostki, tak zwane nadwiślańskie jednostki wojskowe, czyli formacja wojskowo-policyjna, której zadaniem byłoby właśnie reagowanie na tego typu zagrożenia hybrydowe, bo w tym momencie odciąża ona wojska operacyjne, jednocześnie przy odpowiednim wyszkoleniu i wyposażeniu byłaby w stanie reagować na działania, które są bardzo blisko progu wojny kinetycznej, łącznie z działaniami dywersyjnymi. I jak państwo słyszycie, w ustach naszego eksperta to wszystko brzmi naprawdę skomplikowanie, bo sprawa jest poważna i skomplikowana i pewnie nadaje się na wykład akademicki. Musi mi pan wybaczyć, tyle czasu antenowego nie mamy. Dziękuję za te wszystkie komentarze. Krzysztof Winkler, ekspert Warsaw Enterprise Institute. Do usłyszenia. Życzę panu dobrego dnia, spokojnego. A my, proszę państwa, przenosimy się na serwis informacyjny. Ja wracam do państwa tuż po serwisie i przypominam, że o 14:10 na naszej antenie Bitwa Polityczna.